witam Was w ten kolejny słoneczny dzień kwietnia, dokładnie 27 kwietnia. Słowo Boże, które ma nas prowadzić w ciągu dzisiejszego dnia, to słowa zapisane w księdze proroka Izajasza w rozdziale 41, a w wersecie 9 i w liście apostoła Pawła do Rzymian w rozdziale 11, a w wersecie 1. Izraelu, sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Słowa zarówno z księgi proroka Izajasza, jak i z listu apostoła Pawła do Rzymian dotyczą Izraela, narodu wybranego. Czy Izraelici w jakiś szczególny sposób zasłużyli sobie na wybranie? Patrząc na wzajemne relacje pomiędzy Izraelitami a Bogiem, a które opisano szczególnie na kartach Starego Testamentu, można powiedzieć, że Izraelici mieli swoje wzloty i upadki. Wybranie Izraelitów jako narodu wybranego to z całą pewnością nie była nagroda za dobre sprawowanie. To był dar Pana Boga. Było to coś dane za darmo. A to wybranie polega na tym, że Pan Bóg, mimo licznych niewierności Izraelitów, pozostaje im wierny i dotrzymuje swoich obietnic. Mimo skomplikowanych, dramatycznych, momentami tragicznych losów Izraelitów, którzy byli przeganiani z kraju do kraju, pozbawiani własnego miejsca na mapie świata, szykanowani i mordowani, Bóg był im cały czas wierny. Posyłał proroków, którzy mieli kierować uwagę Izraela na Boga. I wreszcie 2000 lat temu Bóg posłał do Żydów swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pan Jezus narodził się z Marii, pozostawał pod opieką Józefa, potomka Abrahama, któremu Pan Bóg obiecał potomstwo tak liczne jak ziarnka piasku na pustyni. I to pośród tego narodu wychowywał się Pan Jezus i temu narodowi jako pierwszemu przekazał dobrą nowinę. Wraz z przyjściem Jezusa na świat nie tylko Izraelici mogli stać się członkami narodu wybranego. Chrystus na krzyżu przelał krew po to, by wszyscy wierzący mogli należeć do Bożej rodziny. A poprzez chrzest staliśmy się wybranymi spośród całego Bożego ludu. Ludu zamieszkującego ziemię, abyśmy nieśli prawdę o zbawieniu i miłosierdziu Boga. Zostaliśmy wybrani. Jednak to nie tylko przywileje, to także obowiązki. Wybranie zatem oznacza powołanie do służenia ludziom i do dbania o całe Boże stworzenie. A Bóg poprzez śmierć swojego Syna otworzył przed wszystkimi bramy nieba. Bóg od samego początku jest niezmienny i dotrzymuje swoich obietnic. Przepełniony jest miłością do człowieka, a więc tym uczuciem, którego tak bardzo brak w dzisiejszym świecie. Dlatego bądźmy jak apostoł Paweł. Bądźmy tymi, którzy przekazują dobrą nowinę, dobre wiadomości wszędzie tam, gdzie Bóg nas stawia. Należymy bowiem do Boga. Zostaliśmy przez Niego wybrani. I nie zachowujmy tego tylko dla siebie, ale dzielmy się z całym światem.